CryptoMasters przedstawiają... Witam wszystkich serdecznie, Karol z tej strony i przychodzę do Was jak co tydzień z nowym filmem. Dzisiaj również nie będę robił żadnego researchu, ale chciałem Wam przedstawić pewne informacje na temat Tethera oraz mniej więcej przedstawić Libra, czyli Facebook Coina. Ale zanim to zrobię, to zapraszam Was do komentowania, dzielenia się swoimi spostrzeżeniami. Jeżeli podoba Wam się ten film, dajcie łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, a podobają Ci się te filmy, to powinieneś zacząć to robić. Oraz jeżeli jesteś początkującym inwestorem kryptowalutowym, chciałem przypomnieć, że w miejscu na opis pod tym filmem znajduje się stworzony przeze mnie poradnik dla osób początkujących. Znajdziesz tam dużo informacji, bardzo przydatnych na początku swojej przygody z kryptowalutami. Jest to dosyć obszerny poradnik, ma ponad 70 stron. Możesz w nim również znaleźć instrukcje, jak zalogować się na poszczególnych giełdach oraz jak kupić swoje pierwsze kryptowaluty, jak dobrać portfele, jak te portfele zainstalować, żeby zaoszczędzić Ci czasu w przeszukiwaniu całego internetu na poszczególnych tematach. Zebrałem wszystko to do jednej kupy i stworzyliśmy wraz z Instytutem Kryptografii taki poradnik. Poradnik oczywiście jest całkowicie darmowy. Ponadto również w miejscu na opis pod tym filmem znajduje się ankieta, która pomoże nam rozwinąć ten kanał. Jeżeli chcesz przyczynić się do rozwoju tego kanału, proszę otwórz tą ankietę i wypełnij, daj swoje spostrzeżenia, co byś chciał na nim zobaczyć, czego byś nie chciał zobaczyć, co Ci się podoba, co Ci się nie podoba. Na pewno bardzo nam to pomoże. W końcu tworzymy ten kanał dla Was, a nie dla siebie. Wy go oglądacie i ma być dla Was pomocny. Także jeżeli chciałbyś się przyczynić do tego, to zapraszam do wypełnienia ankiety. Na początek spójrzmy, co się dzieje z Bitcoinem. Jest on dzisiaj na lekkim plusie 0,18% w ciągu ostatnich 24 godzin. Kosztuje 10 443 dolary. Ale co jest ciekawe, dominacja BTC jest już ponad 70%. A jak możemy zauważyć na CoinMarketCap, ostatni raz, kiedy Bitcoin dominował aż 70%, było w marcu 2017 roku. No mamy nieszczególnie fajną sytuację dla altcoinów, ponieważ gdy Bitcoin rośnie, altcoiny spadają, gdy Bitcoin spada, altcoiny spadają jeszcze bardziej. I po takich wzrostach dominacji Bitcoina ja liczę teraz na jakąś korektę. No zobaczymy jak będzie. Przejdźmy teraz do konkretów tego filmu, o których chciałem porozmawiać, mianowicie współzałożyciel Tethera powiedział: to naprawdę nie ma znaczenia, czy stablecoiny mają pokrycie w takiej samej ilości dolarów. William Quigley, współzałożyciel Tethera, czyli USDT, we wstępie do wywiadu na Bloombergu przyznał, że posiadanie USDT z dokładną kwotą dolarów nie jest aż tak ważne. W rzeczywistości jest ważne to, że inwestorzy wierzą, że jest wart $1. Ta wypowiedź może i nie byłaby tak kontrowersyjna, gdyby nie fakt, że toczy się postępowanie sądowe, w którym prokurator generalny Nowego Jorku zaskarżył Bitfinexa i Tethera za użycie własnego stablecoina do pokrycia strat w wysokości około 850 milionów dolarów. Zasadniczo stracili oni fundusze z powodu zaniedbania i wykorzystali Tethera do pokrycia strat i nie mają oni pokrycia w USDT w dolarach. A przecież stablecoin jest z definicji cyfrowym zapisem faktycznych rezerw, jakie powinna posiadać firma prowadząca projekt. Sprawa sądowa została odroczona, a bitwa między prokuratorem generalnym a Bitfinexem ma potrwać jeszcze około 60 dni. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że ta decyzja sądu może mieć bardzo duży wpływ na zachowanie inwestorów na rynku kryptowalut, a wypowiedź Williama lekko wskazuje, że nie mają oni pokrycia wszystkich USDT. Jakie skutki może mieć wyrok obciążający Bitfinexa i Tethera? Moim zdaniem, jeżeli sąd przyzna rację prokuraturze generalnej Stanów Zjednoczonych, ludzie z Tethera zaczną uciekać. Pierwsze co, na pewno będą uciekać w Bitcoina i w inne stablecoiny, co może przyczynić się do gwałtownego wzrostu ceny Bitcoina. Z drugiej zaś strony, mogą masowo wyprzedawać swoje kryptowaluty na Bitfinexie i przesyłać swoje środki na inne giełdy kryptowalutowe, co może znacznie obniżyć ceny innych kryptowalut. Ciekaw jest to, jaka jest Wasza opinia na ten temat. Co sądzicie, jeżeli Bitfinex i Tether przegra sprawę sądową? I jaki może mieć to wpływ na świat kryptowalut? Teraz, tak jak na początku mówiłem, przejdę trochę do innego stablecoina, tak zwanego Facebook Coina, czyli kryptowaluty Libra. Kryptowaluta, która jeszcze nie powstała, a już jest na Wikipedii i jest opisana tak. Libra to cyfrowa waluta blockchain, która została zaprojektowana przez firmę Facebook. projekt, waluta i transakcje mają być zarządzane i kryptograficznie powierzone Stowarzyszeniu Libra, organizacji członkowskiej założonej przez spółkę zależną Facebook Calibra i 27 innych podmiotów w zakresie płatności, technologii, telekomunikacji, rynku internetowego, kapitału wysokiego ryzyka i organizacji non-profit. Waluta i sieć jeszcze nie istnieją i wydano tylko podstawowy kod eksperymentalny. Z jednej strony ma to być kryptowaluta typu stablecoin, tak jak Tether, a z drugiej strony całkowicie odbiega pod wieloma względami od definicji kryptowalut i założenia Satoshi Nakamoto. Zgodnie z wizją Facebooka powinna stać się globalną walutą dla miliardów ludzi, zwłaszcza tych w krajach rozwijających się, które nie mają dostępu do banków ani usług finansowych. Innymi słowy, cyfrowe pieniądze, które możesz przekazać innym osobom lub po prostu użyć do zakupu rzeczy oraz wysyłać za pomocą Messengera czy WhatsAppa. Libra będzie zarządzana przez Stowarzyszenie Libra Association, szwajcarską grupę liczącą 28 członków, w tym spółkę zależną Facebook Calibra, Uber, PayPal, Mastercard, Visa, Spotify i wiele innych z dziedziny technologii i finansów. I ma być ona na blockchainie. W tym miejscu zaczynają się nieporozumienia. Blockchain Libra nie jest zdecentralizowany, tak jak blockchain Bitcoina. Dzięki blockchainowi Bitcoina każdy może teoretycznie uruchomić węzeł, nawet jeśli jest to drogie. Natomiast węzły Libra będą uruchamiane tylko z serwerów członków Stowarzyszenia Libra. To znaczy Facebook, Uber, PayPal itd. W skrócie mówiąc, Libra będzie kontrolowana przez klub wielkich korporacji. Istnieje również prawdopodobieństwo, że Stowarzyszenie Libry może być pod presją, jeśli na przykład rząd nakaże im zablokowanie transakcji. A jeżeli chodzi o anonimowość, to też jej tu nie będzie. Libra jest zaprojektowana do połączenia istniejącego systemu finansowego i będzie działać w oparciu o banki, firmy handlowe i inne instytucje finansowe, z których wszystkie są ściśle regulowane. Pomimo tego, że twórcy chcą stworzyć kryptowalutę zgodną ze wszystkimi regulacjami, to już na samym początku mają problemy. Rząd Francji podkreślił, że tylko rządy mogą bić pieniądze i ostrzegł przed potencjalnie nikczemnym wykorzystaniem Libry. Bank Anglii powiedział, że Libra będzie musiała spełnić bardzo wysokie standardy finansowe, aby uzyskać pozwolenie w Wielkiej Brytanii. Indie, które są największym rynkiem dla Facebooka, okazały się jednym z najtrudniej dostępnych obszarów kryptowaluty. W rzeczywistości Facebook już ogłosił, że nie będzie oferował swojego produktu Calibra w Indiach, przynajmniej w najbliższej przyszłości. Chiny. Generalnie wszyscy znamy stosunek Chin do kryptowalut. Uznały za Librę za potencjalne zagrożenie dla tradycyjnych form pieniędzy itd. Libra, żeby być w zgodzie z regulacjami, musi uzyskać zgodę od Banku Rezerw Federalnych USA, a to też nie jest takie proste. Szef amerykańskiego banku centralnego uważa, że Facebookowi nie powinno się pozwolić na uruchomienie kryptowaluty Libra, dopóki firma nie wyjaśni, w jaki sposób poradzi sobie z szeregiem problemów regulacyjnych. Facebook jest pod ostrzałem od czasu opublikowania Białej Księgi Libry, a pracodawcy, organy regulacyjne i ministrowie finansów na całym świecie wzywają firmę do zawieszenia rozwoju do czasu odpowiedzi na pytania dotyczące projektu. No zobaczymy, jak Facebook sobie poradzi z tymi wszystkimi problemami i regulacjami. Na razie nie wiadomo za wiele. Miałem zrobić research Libry i wrzucić go tutaj na kanał, ale wydaje mi się, że nie ma sensu robienia takiego researchu. Ale jest to tylko moje zdanie oczywiście. A już Wam mówię dlaczego. Nie będzie to token spekulacyjny, wartość będzie stale przypisana. To, czy będziecie chcieli z niego korzystać, zależy tylko od Was. Ale tak jak wspomniałem wcześniej, daleko odbiega on od definicji kryptowalut. Będzie scentralizowany, zarządzany przez korporacje, będzie pod regulacjami finansowymi, tak jak pieniądze w banku. Na pewno nie będzie anonimowy i wszystkie te aspekty mi wystarczą. Już nie interesuje mnie szybkość sieci, opłaty czy skalowalność. Jedno jest pewne, jak Libra już ujrzy światło dzienne, będzie to ogromna reklama dla kryptoświata, bo jeżeli taki Facebook wypuścił swoją kryptowalutę, to znaczy, że to nie są piramidy finansowe, oszustwa i kradzieże, nie jest to nielegalne i tak dalej, jak ludzie powtarzają, którzy kompletnie nie mają pojęcia o kryptowalutach. Z całą pewnością przyciągnie to nowych użytkowników i inwestorów kryptowalutowych, a czy zagrozi rynkowi? Moim zdaniem nie. Przecież to stablecoin, a stablecoinów mamy już trochę i nie zagrażają stricte kryptowalutom. Jedynymi zagrożonymi mogą być naiwni inwestorzy i tu też chciałem Was ostrzec. Uważajcie na takie oferty przedsprzedaży Libry z hasłem bądź częścią naszego zespołu, przyczyń się do powstania Libry i tak dalej, i tak dalej. Ostrzeżcie swoich znajomych. Wiem, że są ludzie, którzy dalej dają się nabierać oszustom na tego typu sprzedaże. Tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo w sieci. I na Telegramie, i na Discordzie non-stop są spamowane skrzynki takimi informacjami. To jest taki apel ode mnie, Instytutu Kryptografii oraz CryptoMasters. Nie dajcie się oszukać. Pamiętajcie, że to stablecoin. On nie da nikomu zarobić, więc dlaczego mielibyście go kupić? A co wy myślicie? Czy Libra zagrozi rynkowi kryptowalut? Czy w jakikolwiek sposób wpłynie na funkcjonowanie tego całego mikroświata? Zostawcie swoją opinię w komentarzu. Każda opinia jest dla nas cenna. A tak na końcu dodając, to Libra ma być uruchomiona w kwietniu bodajże 2020 roku, także jeszcze trochę sobie na nią poczekamy. To by było tyle na dzisiaj. Krótki filmik z 2 stablecoinami, które mogą generalnie wpłynąć na świat kryptowalut, ale wcale nie muszą. A jak będzie, to zobaczymy w przyszłości. Na przyszły tydzień już przygotowałem dla Was research kolejnego projektu, także miejmy nadzieję, że dominacja Bitcoina trochę spadnie i altcoiny zaczną się w końcu odbijać, bo na to właśnie czekam. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie czy do CryptoMasters Instytutu Kryptografii, śmiało zostawiajcie je w komentarzach pod tym filmem. W miarę możliwości będziemy Wam odpowiadać w następnych filmach. A jeżeli macie jakiś ciekawy temat, na który chcielibyście, żebym nagrał film, to również zostawiajcie go w komentarzu pod tym filmem, a na pewno wezmę go pod uwagę przy dobieraniu tematów następnych filmów. Na dzisiaj to by było wszystko. Dzięki bardzo za wysłuchanie. Cześć.